Po raz pierwszy władze gminy Grudziądz zorganizowały lokalną konferencję pod nazwą Przedsiębiorca w gminie Grudziądz – jak mądrze i bezpiecznie prowadzić biznes. Tematyka nieprzypadkowa, lecz wskazana przez samych zainteresowanych, czyli przedsiębiorców z terenu gminy i miasta. Sami przedsiębiorcy zgłaszali, iż temat bezpieczeństwa finansów, zadłużania firm i nierzetelnych kontrahentów to temat priorytetowy dla nich, stąd też dzisiejszy temat tej konferencji, bezpieczeństwo finansów przedsiębiorcy. Organizacja konferencji dała także okazję do przypomnienia, że istnieje możliwość dołączenia do programu gminnej karty seniora. To jest dobry moment właśnie, żeby wspomnieć o tej karcie seniora, ale też zachęcić przedsiębiorców do rozmów z instytucjami, które dzisiaj goszczą na naszej konferencji, czyli m.in. instytucjami takimi jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Udział w konferencji wzięło kilkudziesięciu przedsiębiorców, którzy po wszystkich prelekcjach dostali specjalnie przygotowane certyfikaty potwierdzające udział. Poza dokumentem niezbędna była również nabyta wiedza. Jako przedsiębiorcy mam możliwość poznać się i poznać swoją działalność i ich zakres, a porady eksperckie jak najbardziej się nam przydają, ponieważ no, dla mnie na przykład zostały wyjaśnione pewne kwestie związane z nowymi wchodzącymi niedługo przepisami. Zatrudniam pracowników w swojej firmie. Borykam się tak wszyscy przedsiębiorcy z taką sytuacją, że cały czas mam ich niedosyt i chciałam się dzisiaj dowiedzieć właśnie, co mogę zrobić, żeby to zmienić. Dzisiaj dostałam taką informację. Oglądana konferencja na pewno nie była jedynym spotkaniem przedsiębiorców. Przed władzami gminy kolejne takie inicjatywy, z tą różnicą, że w nieco mniejszym gronie ze społecznością mieszkańców gminy. Kolejne spotkania w mojej ocenie będziemy realizowali już bezpośrednio w punktach gminy Grudziądz, czyli w świetlicach wiejskich, zapraszając z poszczególnych miejscowości samych przedsiębiorców. Uczestnicy poza udziałem w prelekcjach mogli również bezpłatnie sprawdzić swoją firmę w bazie KRD, jak również zarejestrować się w systemie PUE ZUS.